Kochani, chcę wam opowiedzieć o takim niezwykłym biurze podróży. Biuro podróży, które proponuje wycieczki w nieznane miejsca. W nieznane miejsca, ale można się wszystko dowiedzieć na podstawie czego? Na podstawie zdjęć i na podstawie oferty, którą przedstawiają. Oni przedstawiają w tym biurze podróży wszelkie dostępne informacje na temat miejsca, z którego wyjeżdżasz. Czyli dostajesz zdjęcia portu lotniczego, z którego będziesz leciał. Dostajesz wszelkie informacje odnośnie tego, co się w tym porcie lotniczym znajduje. Odnośnie tego, co możesz zjeść w tym porcie lotniczym. Dostajesz wszelkie informacje odnośnie restauracji, co, ile kosztuje, gdzie można kupić, jakie są sklepy bezcłowe i cłowe. I w ogóle masz pełną informację o porcie lotniczym i na tej podstawie lecisz na wakacje. Całe nieszczęście polega na tym, że to nie są wakacje. Całe nieszczęście polega na tym, że wybierasz się w podróż dożywotnio. I to biuro podróży, kochani, nazywa się małżeństwo. Małżeństwo to jest takie biuro podróży, gdzie się wybiera wycieczkę na zawsze w kierunku nie wiadomo jakim, na podstawie tego, co się wie o momencie startu. Natomiast informuję was, że małżeństwo to jest to, co ciebie oczekuje w przyszłości. To, co cię spotka. To, co ciebie spotka, jest zupełnie nieznane i na podstawie tych informacji, które masz w momencie, kiedy bierzesz ślub, szanse masz zerową, żeby właściwie wybrać. I dlatego, kochani, informuję was, że takie biuro podróży istnieje i to zależy tylko od ciebie, na ile szczęśliwy będziesz w swojej podróży, na ile szczęśliwa będziesz, niezależnie od tego, jaką wycieczkę wybrałaś. Dlatego, kochani, informuję was, że wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia i jeżeli podejmujesz decyzję w swoim życiu na podstawie tego, co wiesz teraz, to czekają na ciebie przygody.